Prawie 35 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Kolno poprzez drugą jezdnię obwodnicy Stawisk i dalszy, nowy odcinek do obwodnicy Szczuczyna został oddany do ruchu. To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica po odcinku Śniadowo-Łomża Południe, który został przekazany w tym roku do użytkowania. W uroczystym otwarciu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Tutaj między Stawiskami a Szczuczynem nowy kawałek drogi, wcześniej od Łomży, ale to trzeba patrzeć na to trochę inaczej. Każdy kilometr drogi to nowe, dodatkowe możliwości. To możliwości przyciągania przedsiębiorców, możliwości rozwojowe dla danego regionu. Oddawane do ruchu odcinki wraz z ukończoną w ubiegłym roku drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna tworzą około 44-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej. Dzisiaj trzeba pamiętać, że większość tych dróg to drogi szybkiego ruchu, to nie autostrady. To drogi szybkiego ruchu, które będą posiadały węzły komunikujące się z drogami samorządowymi właśnie tam, gdzie oczekujecie Państwo, gdzie będą powstawały strefy gospodarcze, gdzie będą powstawały strefy aktywności w waszych gminach, waszych powiatach. Wiem, że już macie takie plany, a siedzą tutaj przede mną samorządowcy Podlasia i wiem, bo spotykam się z nimi, wiem, jak z utęsknieniem czekają chwili, kiedy cała Via Baltica powstanie, kiedy będzie można ten ruch unormować, kiedy będzie można zaproponować przedsiębiorcom z każdej części Europy i świata lokalizację inwestycji gospodarczych właśnie tutaj w regionie. Realizacja obu odcinków ruszyła w tym samym czasie. Umowy zostały podpisane 31 października 2017 roku. Po okresie prac projektowych i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonawcy przystąpili do prac na terenie. Na odcinku Stawiski-Szczuczyn, gdzie wykonawcą była firma Budimex, roboty rozpoczęły się 3 września 2019 roku, a 1 października 2019 roku na odcinku budowanym przez Strabag od węzła Kolno do Stawisk. Po 2 latach prac budowlanych oba fragmenty S61 zostały udostępnione do ruchu, dzięki czemu kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z wszystkich parametrów drogi ekspresowej. Oba oddane do ruchu odcinki mają jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego, każda po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 metra plus 2,5-metrowy pas awaryjny. Są przystosowane do najcięższego ruchu. Na odcinkach wybudowano po 2 miejsca obsługi podróżnych. W przyszłości do tego węzła zostanie doprowadzona obwodnica Łomży, na którą przetarg ogłoszony został 23 lipca 2021 roku. Na sąsiednim odcinku pomiędzy obwodnicami Stawisk i Szczuczyna powstał węzeł Grabowo, zlokalizowany na połączeniu drogi ekspresowej S61 z drogą powiatową nr 1828B.